Dzień dobry, pani przedszkole Krecik. Tak. Proszę pani, ja bym chciała zapisać się do przedszkola, bo mnie z poprzedniego wyrzucili. Jaka data urodzenia dziecka? Słucham? Data urodzenia dziecka? 6 grudnia 2011 ja mam. Proszę przesłać form, bo ja rozmawiam z dziewczynką, tak? Czy z mamą? Dziewczynką, proszę pani, bo mnie z poprzedniego przedszkola wyrzucili, bo tatuś podrywał panie przedszkolanki i ja chcę iść do nowego przedszkola teraz. Proszę o przysłanie karty zgłoszeniowej, która jest na stronie internetowej. Tatusiu, pani mówi o... Trzymaj. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedszkole Krecik, zgadza się? Tak. Proszę pani, ja bym chciał dziecko zapisać do przedszkola, tylko parę pytań mam jeszcze. Tak, jeśli chodzi o rocznik 2011, to mam miejsce, to proszę przesłać formularz zgłoszeniowy, który jest na stronie internetowej. Dobrze. A jak wygląda tam sytuacja z przedszkolankami? Wiek na oko? W różnym wieku są panie. W różnym wieku, bo wie pani, tak starsze panie raczej mi nie odpowiadają do opieki. To znaczy, mamy zatrudniane panie w różnym wieku, więc to już zależy do jakiej grupy by dziecko trafiło. Dobrze, to ja swoim fachowym okiem rzucę. Kiedy moglibyśmy się spotkać? To znaczy, może proszę o przysłanie karty zgłoszeniowej, która jest na naszej stronie. Najbardziej zależy mi na spotkaniu z przedszkolankami. Nie, to najpierw musi się pan do biura zgłosić i wtedy my udzielamy informacji organizacyjnych, informujemy do jakiej grupy dziecko jest przydzielone. Dobra. To nie ma czegoś takiego jak spotkania, bo jakby informacje są wszelkie udzielane w biurze przedszkola. Aha, dobrze. No dobra, proszę pani, to ja najpierw mam jeszcze... proszę przesłać kartę zgłoszenia. A skąd pan dowiedział się o przedszkolu? Z internetu. Mhm. Proszę przesłać najpierw najlepiej formularz zgłoszeniowy, który jest na stronie internetowej. Dobrze. Tak będzie, a my wtedy odsyłamy dokumenty i przesyłamy jeszcze dodatkowe informacje. Dobra. A pani ile lat ma? Przepraszam, ale na takie pytanie nie odpowiadam, także odpowiadam na pytania dotyczące przedszkola. Dobrze, spokojnie. Dobra, tu jeszcze córeczka ma parę pytań do pani, trzymaj. Wiecie pani? Halo? Tak, słucham. Proszę pani, a dużo jest chłopaków w przedszkolu, tam? Proszę pani. O, rozłączyła. Słucham, w przedszkole. Dzień dobry, proszę pani. Ja dodzwoniłam się do przedszkola. Tak. I proszę pani, bo ja bym chciała chodzić do przedszkola. A kto mówi? Gabrysia Bąk. Gabrysia Bąk? Tak, a pan, bo ja bardzo bym chciała chodzić do przedszkola, a mnie z poprzedniego wypieprzyli. Wypieprzyli? Tak, wyrzucili mnie z przedszkola. Ja bym wypieprzyli ją z innego przedszkola, chcę chodzić, bo ja nie mam gdzie jaja. Ja nie mam gdzie chodzić, a ja nie chcę z babcią być codziennie. Chcesz być babcią być codziennie? Bo u babci w domu śmierdzi bardzo. U babci śmierdzi bardzo. I czy można chodzić do was? A ile ty masz lat, Gabrysiu? Ja mam 6. 6? A pani ile? Ja 26, ale ty się pieścisz, jakbyś miała 3. Tatuś, pani ma 26. Tobie się spodoba. Tatuś, pani ma 26, to ci się spodoba. Kto sobie nas robi żarty? Nie, to nie są żarty, pani kochana. Proszę pani, bo nie spodziewam się niego. Proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać. Kto sobie zrobi nas żarty? Gabrysia Bąk. Wiecie pani, to nie są żarty. Tylko co to są? Wiecie pani, to bardzo poważna sprawa jest i proszę się nie śmiać. I pani ma 6, i ty masz, Gabrysiu, 6 lat? Tak.
Tak. A zdrowa. Jeszcze pani, bo jest taka sprawa. Jaka jest sprawa? Bo ja chcę pójść do przedszkola, bo tatuś podrywał przedszkolankę i mnie wypieprzyli. Tatuś tam podrywał przedszkolanki, dlatego ją wypieprzyli. Ale to będzie podobnie, Gabrysiu. Nie, ja już temu durniowi powiem. Powiesz temu durniowi, żeby nas nie podrywał? Tak, powiem, ale pani ma bardzo ładny głos i troszkę się obawiam. A ja mam ładny głos i się Gabrysia troszkę obawia. Gabrysia. A ja myślę, że ty sobie znasz, Gabrysiu, robisz żarty. Nie, ja obiecuję. Obiecuję, że to nie są żarty. Obiecuję, że nie żarty. No dobrze, no to... Ale Gabrysiu, my na tą chwilę nie mamy wolnego miejsca w przedszkolu. Proszę, ja już mam dość u babci być. Tu jest taki smród, że nie da się wytrzymać. Taki smród, że nie chcę tam chodzić. Dostać do przedszkola ma 6 lat. I wypieprzyli ją z poprzedniego. Co tam pani druga gada? Co to pani druga gada? Patrz, no tej. Halo? O Jezu, jeszcze jakiś facet tam jest. Jest jeszcze jakiś facet, to jest nasz dozorca. Ja się boję facetów. Boisz się? Ja się boję. No dobrze, Gabrysiu, wiesz co, ja muszę kończyć, bo mam tu pracę. Nie, do pani, nie musi pani. Pani podjudza mnie. Gabrysia, ja cię nie podjudzę. Muszę kończyć, bo nie, idę pracować. Jak się wkurzę, to rzucę szklanką. Przysięgam, rzucę szklanką, jak pani się rozłączy, a wtedy rzucisz. To ja ci dam do telefonu panią, która może cię przyjmie do grupy, dobrze? Dobra. To poczekaj chwilę. Czekam. Ola, kończ. Dzwoni Gabrysia Bąk, ma 6 lat i chce się dostać do naszego przedszkola, bo z tamtego ją wypieprzyli. I słuchaj. Halo? Halo? Proszę pani, proszę. Proszę pani. No proszę pani. Halo? Halo, niech pani ze mną rozmawia, bo mi smutno się zrobiło. Nagrywam. Proszę pani.